Disclaimer. W tym materiale przedstawię swoją szczerą i nieprzefiltrowaną opinię na temat gry Astrobot. Jeżeli nie lubicie mocnych opinii, to nie oglądajcie tego materiału. Dzień dobry, witam wszystkich graczy, koneserów i wyjadaczy na podcaście ANJ. Ja się nazywam Pan A i dzisiaj porozmawiamy sobie o zwycięzcy tegorocznej wielkiej i prestiżowej gali The Game Awards, a mianowicie Astrobot. Astrobot wygrał grę roku i na tym wartość komediowa tego materiału się kończy i przechodzimy w wartość dramatyczną. Astrobot jest grą dobrą. Jest to gra, która chciała obrać jakiś kierunek, obrała go i zrobiła to dobrze, zrobiła to skutecznie i zrobiła to kompletnie. W myśl mieliśmy koncept, teraz zobaczmy, czy wykonanie nam się uda. Uważam, że wykonanie mi się udało, więc jest jak najbardziej czas i jest jak najbardziej miejsce na grę taką jak Astrobot, jednakże jej miejscem nie jest widnienie na liście zwycięzcy gier roku. Dlaczego? Bardzo proste. Astrobot jest grą, tak jak w sumie przypadkiem wcześniej wspomniałem, prostą. Jest to gra, która jest nieambitna. Jest to gra, która nie jest oryginalna. Jest to produkt, który można spokojnie zobaczyć jego zalążki w takich tytułach jak na przykład Mario. Jest to bardzo prosta platformówka, która generalnie nie chcę ryzykować stwierdzeniem, że kierowana jest dla dzieci, ale mogę powiedzieć troszeczkę inaczej. W moim gronie znajomych graczy troszkę ich jest. Nie spotkałem się jeszcze z osobą, która miałaby lat 20 powyżej i zachwycała się wartością Astrobota, ponieważ tak jak wspomniałem, jest to dobry produkt, który jednak nie oferuje niczego więcej poza naprawdę prostą, starodawną, momentami nawet oldschoolową, jeżeli patrzymy na korzenie gatunku platformówek, rozrywkę. Lubię patrzeć na zwycięzców tego tytułu gry roku jako takie pewne światło w tunelu, albo może nawet lepiej powiedzieć drogowskaz. Drogowskaz do tego, czego chcą gracze, ale drogowskaz też do tego, w jakim kierunku chcemy, aby inni deweloperzy poszli. I dlaczego problematyczne jest, gdy gra moim skromnym zdaniem tak prosta, nie chcę powiedzieć prymitywna, bo to byłaby przesada, ale na pewno prosta, wygrywa taki tytuł? Ponieważ moim zdaniem ta gra nie nadaje się jako drogowskaz, ponieważ jest to produkt, który nie podjął żadnego ryzyka. Jest to produkt, który nie wyszedł poza skalę, nie wyszedł przed szereg. Jest to gra, która bardzo ładnie mieści się w szeregu jako sympatyczny produkcik. Jednakże, gdy porównamy, i to będzie niezbędne, zwłaszcza przez wątek tego, że sam Sven, który jest oczywiście CEO Larian Games Studios, czyli deweloperów, jeżeli ktoś nie wie, stojących za Baldurem trzecim, który wygrał rok temu grę roku. Gdy spojrzymy sobie na takiego Baldura, to jest moim zdaniem perfekcyjny przykład gry drogowskazu. Gry, która krzyczy: pójdźcie w moim kierunku. Jest to gra, która zapadła w pamięć graczy na zawsze i wątpię, żeby jakikolwiek prawdziwy pasjonat z krwi i kości, miłośnik gier wideo, zapomniał kiedyś o Baldurze. Wydaje mi się, że nie możemy mówić o operować takimi stwierdzeniami jak wielki gracz, czy też może ekspert i mówić o zjawisku, w którym ktoś nie doceniłby tego, czym jest Baldur. I ilość rzeczy, którą może inspirować poprzedni tytuł gry roku, jest przytłaczający. Po czym spojrzymy sobie na Astrobota i chcemy, żeby gry były robione dla trzylatków, chcemy, żeby gry wracały, no, pod pewnymi względami na pewno, ale czy chcemy, aby gry wracały swoją trochę naturą do lat 90., kiedy powstawało Mario, tak powiedziałem, pod pewnymi względami na 100%, ale pod innymi niekoniecznie. Dodatkowo uważam za ciekawe i takie wręcz odrobinę, przepraszam za stwierdzenie, idiotyczne, jak w tym roku to właśnie Sven wygłaszał, która gra zostanie nagrodzona tym prestiżowym tytułem, i Sven, który zrobił prawdopodobnie grę dekady, wykrzykiwał Astrobota, i gdy
spojrzymy sobie za 5 lat na listę gier roku i zobaczymy obok siebie w roku 23 wygrał Baldur, w 24 wygrał jakiś robocik skaczący koniec, właśnie zrobiłem streszczenie i recenzję całej gry Astrobot, to spojrzymy z takim: ej, ale ten rok musiał być beznadziejny. No i przechodząc do tej wartości tego roku, co nam zaprezentowało, bardzo szybko jednym zdaniem chciałbym wygłosić, co moim zdaniem powinno wygrać ten tytuł. Uważam, że jest to gra Black Myth Wukong. Poza tym, że jest po prostu rewelacyjną grą, dodatkowy aspekt, który uważam, że bardzo dużo dodaje wartości samej grze, to, że jest inspirowany i budowany na jednej z najbardziej kultowych powieści, a zdecydowanie najbardziej kultową powieścią chińską, czyli Journey to the West. I uważam, że zapoznanie graczy z Europy, zapoznanie graczy z Ameryki z tak kultowym dla kultury wschodniej wydarzeniem, powieścią, jaką jest właśnie to Journey to the West, ma bardzo fajny właśnie wątek. Nie tylko wypuszczamy wybitną grę, znakomitą grę, wybitną, czy Wukong jest wybitny, jest bardzo dobry. Ja ogólnie uważam, że w tym roku nie było wybitnej gry, takiej jak w zeszłym roku na przykład Baldur. Uważam, że w tym roku było sporo ósemek, 8,5, żadnej dziesiątki. Więc czy Wukong był wybitny? Był bardzo dobry. Jednakże coś, co dodaje moim zdaniem bardzo dużej wartości, to właśnie ta wartość kulturowa. Właśnie to pokazanie graczom na całym świecie i wykorzystanie też sukcesu, a raczej nie wykorzystanie, tylko cieszenie się z tego, że gra, która osiągnęła tak wielki sukces, ma za sobą tak dużą wartość kultury wschodu. Uważam to za wartość bardzo dodatnią i gdyby Black Myth Wukong wygrał tytuł gry roku, uważam, że byłoby to też trochę takie fajne ukoronowanie idei, że gry łączą, gry pokazują. Przecież jak było w przypadku Wiedźmina III. Bardzo często, gdy Wiedźmin wygrywał nagrody, to bardzo często mówiło się o właśnie ukoronowaniu jakiejś kultury słowiańskiej, kultury momentami polskiej, więc uważam, że gry mogą, gdy robią to w sposób dobry, zgodny i z klasą, być właśnie takim reprezentantem i przekazaniem w naturalny sposób pewnych, nie chcę powiedzieć wartości, no ale z braku lepszego słowa, wartości kulturowych. Astrobot takich wartości nie ma. Jest to po prostu aż i tylko dobra, sympatyczna gierka, moim zdaniem, dla dzieci, czy też po prostu familijna, która nie dodaje żadnych wartości, żadnej głębi do świata gier i osobiście nie chciałbym widzieć tego typu gry jako drogowskaz, nie chciałbym, żeby inni deweloperzy rzucili się za robienie tak prostych giereczek, ponieważ gry wyewoluowały skrajnie, jak zaczynaliśmy od... nie, losowa gra, wiem, że od niej dosłownie nie zaczynaliśmy, ale Tetris, no to nagle potem mamy Red Deada drugiego i to jest gra, jednak nastała pewna ewolucja i mam wrażenie, że Astrobot idzie, zdeewoluował. I z tą myślą pozdrawiam wszystkich serdecznie i do usłyszenia.